Na konferencji prasowej po meczu MKS Kluczbork Jarata Jarocin, trenerzy obydwu drużyn, pan Jędrzej Kędziora, Jarata Jarocin, pan Piotr Grzyb, drugi trener MKS-u, usprawiedliwienie, pierwszy trener, pan Andrzej Konwiński, pojechał od razu do szpitala zobaczyć, co się dzieje z kapitanem Łukaszem Ganowiczem, stąd też obecność pana Piotra na konferencji. Poproszę o wypowiedzi obydwu trenerów dotyczące meczu, zaczynając oczywiście od trenera gości, pan Jędrzej Kędziora. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, pogratulować drużynie przeciwnej zdobycia trzech punktów w takim ważnym meczu, to jest ważna rzecz. Jeżeli chodzi o mecz, nie ulega wątpliwości, że mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Chłopcy zostawili dużo zdrowia, graliśmy to, co sobie zakładaliśmy. Drużyna przeciwna praktycznie nie stworzyła żadnej dogodnej sytuacji. Coś, co było naszą mocną stroną, czyli stałe fragmenty gry i w ofensywie, i w defensywie, od meczu z Polonią Bytom stało się naszą niestety słabą stroną. I nad tym na pewno będziemy pracować. Żal mi chłopców, bo w moim takim odczuciu po meczu na pewno nie zasłużyli na porażkę, a nawet uważam, że może się tutaj ktoś ze mną nie zgodzić, ale uważam, że byliśmy zespołem lepszym, no ale nie zawsze lepszy wygrywa. Liczy się to, co wpadnie do bramki i drużyna gospodarzy o jedną bramkę strzeliła więcej w dzisiejszym meczu. Dziękuję bardzo. Pan trener Piotr Grzyb. Ja chciałem podziękować w swoim imieniu i w imieniu trenera pierwszego za ten mecz. Chłopcy również dzisiaj bardzo dużo sił dali na boisku. W pierwszej połowie może tego nie było widać tak bardzo. Byliśmy spóźnieni w wielu sytuacjach, w wielu akcjach. Nie dochodziliśmy do krycia indywidualnego. Przez to nasze granie wyglądało tak, byśmy sobie tego życzyli. Wiedzieliśmy, że Jarota to jest zespół, który głównie bazuje swoją siłę na stałych fragmentach gry. Prawie po stałym fragmencie gry straciliśmy bramkę, gdyż po rzucie wolnym rozegranie do boku i tam nie pokryliśmy w polu karnym. Także wiedzieliśmy o tym, że tak Jarota będzie grała, na to żeśmy cały tydzień pracowali. Przygotowaliśmy się przeciwko tym stałym fragmentom gier. W szatni, w trakcie przerwy powiedzieliśmy sobie z chłopcami, że mamy jeszcze czas 45 minut na to, aby uspokoić tą grę, żeby za bardzo nie forsować się do przodu, ale oczywiście musieliśmy zmienić kilka rzeczy, choćby to, żeby szybsze doskoki i bliżej zawodników. W drugiej połowie już to wyglądało wiele, wiele lepiej. Konsekwentnie do końca szukaliśmy swoich sytuacji, na szczęście znaleźliśmy tę sytuację. I no, jest to dla nas bardzo ważne i bardzo cenne punkty. Tydzień temu również bardzo ważne punkty zdobyliśmy i z taką samą myślą jedziemy w przyszłym tygodniu do Bytowia. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania do trenerów? Panie trenerze, mógłby Pan rozwinąć swoją myśl pomeczową wyrażoną do zawodników? Przegraliśmy z Pogórkami? To chciałbym przeprosić, oczywiście to tam gdzieś nerwy, bo oczywiście nie powinno się z moich ust takie coś, szczególnie że zawodników też uczulam po meczu, jak są też nerwowi. No nie wytrzymałem, także tylko mi wypada przeprosić, oczywiście nie powinienem czegoś takiego powiedzieć. I przepraszam. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo.